pokazywałem już jedną bitwę z FVA 304. Czas pokazać kolejną, lepszą i gorszą zarazem. Tutaj jestem w plutonie z Kumorkiem, z mojego klanu, pozdrawiam. Trafiliśmy na siódemki. Co jest? Dźwięku nie ma. Jakieś błędy w grze. Powtórki ostatnio nie wyrabiają. To jest bardzo fajna pozycja dla FV-a, ponieważ można spokojnie strzelać na A2, A3 i masakrować nadjeżdżające czołgi. Tutaj zaczynam celować na początku ostrożnie, ponieważ nasi są nie za szybcy, więc coś szybkiego przeciwnika mogło tutaj już dojechać. Już w sumie nie mają żadnych odrzutowców. T25 i T25-2. M5A1 raczej by się tu nie pchał. M5A1 jest po drugiej stronie, ale takim kątem go nie trafię. Aż tak dobrej trajektorii to ta artyleria nie ma. To jest wyjątkowa artyleria. Po pierwsze ma tylko jeden typ amunicji. Wybuchowe kalibru 114 mm. Penetracja 57, obrażenia 450. Po drugie jest dość celna. 0,72 metra na 100 metrów. Po trzecie ma dość krótki zasięg. Po trzecie pociski lecą dość długo. Tutaj zasięg 500 metrów. O, moja lufa jest podniesiona pod kątem 45 stopni. Tutaj celuję do kolejnego przeciwnika. Właściwie do tego samego. I jest już w połowie przeładowania. W końcu dolatuje mój pocisk. Tego przeciwnicy, którzy się nie ruszają, są najwdzięczniejsi. I udaje się ich obijać. A już wiem, dlaczego nie ma dźwięku. Okej, teraz powinien być lepszy. Trajektoria jest świetna. To jest za górki, mogę go spokojnie wyciągać. Nie rąbię za zbyt wiele, ale za to rąbię często. Teoretycznie mamy tutaj 5 pocisków na minutę. Tutaj jeszcze nie mam załogi na 100%. Myślę, że da się zejść do 10,5 sekundy. Tutaj Kumorek niestety ginie. A ja staram się spowalniać przeciwników. No może go by nie powiedzieć, jest ich tu po prostu więcej. T29 to jest bardzo wdzięczny cel, jeżeli wejdzie w pokrywę w silnika. Potrafi nawet za pełne obrażenia zebrać. Ja muszę przede wszystkim studzić zamiary tych przeciwników, którzy tutaj wyjeżdżają. Tutaj pudło, bo przeciwnicy się ruszali. Tego ISA warto byłoby skończyć. Jedno działo mniej zawsze. Tutaj on się cofa. Bardzo ciężko jest celować do celów, które się chaotycznie ruszają artylerią, a jak te nasze pociski tak długo latają, to już w ogóle. Tutaj jak Pantera nie rusza się i ginie. Są pierwsze ofiary po wrogiej stronie, tutaj już Tygrys padł. T29 dostało. Kumorek twierdzi, że wcale nie jest tak ciężko trafiać. Ja bombarduję T29. Tutaj nasz IS, nie wiem czemu, szarżuje. Zostaje w gąsienicę, pali się. To już nie potrwa długo. Tutaj pudło w T29. On się chowa, więc zacznę strzelać do drugiego. Który na dodatek idealnie się mieści w celowniku. Znowu pudło niestety. Można zobaczyć, strzelam z 470 metrów, przeciwnik się cały mieści w celowniku. A mimo to jest pudło i pudło i pudło. Jak się bardziej zbliżymy, to widać, że te pociski przelatują pod wieżą. Z wyjątkowy pech. Tutaj pewne trafienie. Pod wieżą. Chyba kogoś mu zabiłem. Tylko ISA trzeba zgąsienicować. Szczęście. Nasz Tygrys jak Pantera jeszcze żyją, ale T29 już nie. Tutaj fajnie byłoby kimś zatkać tą dziurę.
piwnicy podjeżdżający pod górę są wdzięcznym celem, ponieważ bardzo powolutku jadą. Nawet Hellcaty można w takich pozycjach zabijać na... no bez problemu. Is... na szczęście się zatrzymał. Lepiej byłoby go właśnie tutaj, gdzie stoi teraz, strakować i zniszczyć, ponieważ zablokowałby przejazd po prostu. Strzał T29. No, jakimś cudem pudło. Robi się niefajnie, jest 5 do 8. Nasi mimo mojego wsparcia tutaj giną. Przejazd jest w gruncie rzeczy zabrakowany. T29 na dobicie już. T29 nasz go zabija. KW3 tutaj niepewny strzał w wieżę. Ale udaje się go trafić w końcówkę pokrywy silnika. Było trochę szczęścia. Ma stokową wieżę, to jest 107 moim zdaniem. Tutaj idealnie w pokrywę silnika. Ale bez przebicia. No ale i tak są ładne obrażenia, nie jest źle. Takie 200 to może się wydawać mało. Ale ja to naprawdę często rąbię tą artylerią i obrażenia się sumują. Już prawie 2000. Kolejny strzał. Znowu jakieś trafienie krytyczne. Jeżeli jesteście pod takim ostrzałem, wasza załoga pada jak muchy. Działa, moduły zewnętrzne, włazy obserwacyjne, gąsienice. KW3 już jest na dobicie. Strzelam. I już go nie ma. Ten IS już nie jest taki odważny. Ale tym razem w tym momencie większym problemem staje się baza. Tutaj może się uda trafić. Idealnie. A ja już zaczynam celować na bazę. Najczęstsze miejsce wrogich czołgów, które się trzają w bazie, jest właśnie tutaj. Strzelam na ślepo. To chyba weszło, a może to Tygrys wyjechał, nie jestem pewien. Celuję do Tygrysa, bo jest na otwartej przestrzeni. Tutaj ten AMX powinien oberwać, zwłaszcza że wystawia się tyłkiem, więc jest szansa na przebicie. 3, 2, 1, pal. Chyba jakimś splashem dostał coś minimalnego. Amunicji jest bardzo dużo, 64 pociski. Więc mimo niezłej szybkostrzelności, to nam wystarczy na 10 minut bombardowania. Tutaj trafiłem coś. Ten T29 jest na dobicie, fajnie byłoby go zgarnąć. Tygrys jest pewniejszym celem. Tygrys już oberwał. No ale pocisk był w powietrzu, więc już go nie cofnę. Tego AMX-a jest przestrzał, byle trafić. O, on się cofa. A, tylko odłamkami, ale zawsze coś. W tym momencie jest na 9 do 12. T29 wystawia? Już więcej się nie wystawi. Tego AMX-a fajnie byłoby dobić. Będzie jedna lufa mniej, ale ktoś inny to, ktoś to za mnie robi. No, już zostałem tylko ja i T29 przeciwko temu Tygrysowi. Niestety celownik mi się rozjeżdża. Jestem sam na 4. I już sam na 3. Ale ta bitwa bynajmniej nie wygląda dobrze, ponieważ jedzie na mnie T25. I w tym momencie popełniam błąd. Gdybym na niego wyjechał, albo go jakoś trafił, a niestety tutaj pudło, zapomniałem o celowniku artyleryjskim, to bym miał szansę go zniszczyć. Zasadniczo muszę go trafić w tył, bo tylko tam go przebiję. Jeżeli spadnę z tej górki, już nie będę miał przewagi i pozycji. Nie zdołam stąd uciec, mogłem na samym początku, ponieważ on ma obstawę. Czy tak wysoko lufę nie powinien podnieść? I mogłem spróbować zaryzykować coś ostrzejszego. Tutaj w lewo skręcam, próbuję go złapać. Szybko jeździ skubaniec. Był jakimś SU-152, to bym go trafił, ale tak. Nie chcę, żeby... nie chcę oberwać. Nie wiem, jaki dział on ma. Jeżeli ma 105, no to jestem na jeden strzał. Okazuje się, że ma 90. Ale w tym momencie to już dla mnie tylko zła wiadomość, ponieważ znaczy, że szybciej przeładuje.
I tutaj próbuję go jeszcze złapać, wykołować, może coś się uda. A on się szybko obraca, drań. Jeszcze tutaj wyjeżdża. To jest bardzo zła sytuacja dla artylerii. Nasz celownik artyleryjski celuje bardzo wysoko, jeżeli nie ma przeciwnika. Ciężko jest wycelować. Coś trzeba celować w jakiś punkt na ziemi, więc jeżeli przeciwnik wyjeżdża, czasami się zdarzają takie fejle. Na szczęście te 25-2 też buduje. Próbuję go wykołować, ale to nie ma sensu. No i tak przegrywam bitwę, ale dzięki obrońcy mam pełne doświadczenie, co w praktyce oznacza, że mam pełne doświadczenie i zdobyłem w tej bitwie odznakę asa pancernego. To już koniec w tym odcinku. Cześć!